Dziś bierzemy na tapet dwie ultra nudne spółki, ale to jest takie pozytywne określenie tych spółek. Mówię tutaj o spółce Aseco, o której sobie na początku powiemy, oraz też porozmawiamy chwilę o spółce Neuka. Obie spółki pokazały wyniki finansowe. Na koniec trzecia firma, która już nudna nie jest. Ale myślę, że bardzo mocno niezrozumiana przez inwestorów, możliwe, że dlatego jej kurs akcji jest tak niski, ale o tym na końcu zaczniemy sobie od tych dwóch nudnych spółek. Zanim do nich przejdziemy, chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś założył konto na Trading212, sam mam i przyznam, że sobie chwalę, nigdy żadnych problemów nie miałem. Jeżeli zrobisz to konto z linku poniżej, no to wtedy dostaniesz do 100 euro darmowych akcji. Wystarczy założyć konto, wpłacić minimum 50 zł i w ciągu 3 dni roboczych do 100 euro tych darmowych akcji będzie na Twoim koncie. A jeżeli chodzi o spółki, o których chcę dzisiaj powiedzieć, no to ASECO, ASECO Poland, no bo jeżeli chodzi o ASECO, to jest cała grupa ASECO, oczywiście one się łączą, wszystkie, wszystkie trzy spółki się łączą, ale dzisiaj porozmawiamy głównie właśnie o ASECO Polska, spółka, której no, wiele osób, wielu takich może nie inwestorów, bo jeżeli chodzi o giełdę, spółka jest bardzo znana, cała grupa jest bardzo znana. Ale jeżeli chodzi o takich zwykłych, zwykłych ludzi, zwykłych zjadaczy chleba, często nawet nie wiedzą, że korzystają z usług ASECO, a bardzo często właśnie korzystają chociażby w bankowości internetowej, w której też m.in. ASECO, ASECO jest. Aseko jest bardzo fajnie zdywersyfikowane i to też jest ich plus. Co ja lubię w spółce ASECO? W spółce ASECO lubię. Bardzo mocno jedną rzecz, to co powiedziałem wcześniej, czyli że ona jest nudna. Ja tak naprawdę mogę co kwartał mówić dokładnie to samo, a i tak zawsze będzie pasowało do obecnej sytuacji spółki ASECO, i to jest ich ogromna siła. No bo jeżeli mówimy o spółce, która od dawna wypłaca dywidendę, od wielu, wielu lat, zauważmy, że od 2005 roku, za zysk z 2005 roku, czyli od 2006 roku, cały czas ta dywidenda jest i ona jest zazwyczaj albo wyższa, albo chociaż taka sama. No była sytuacja, że wypłacili 3 zł 7 groszy, później 3 zł grosz, ale zauważmy, że to była tylko jednorazowa sytuacja, a tak oprócz tego za każdym razem od 2007 roku ta dywidenda jest albo taka sama, albo wyższa. Ostatnio też 3.36 wypłacili tej dywidendy, więc dużo więcej niż w 2020 roku za 2020 rok. i To mnie przyznam, że tak zaskoczyło pozytywnie dosyć mocno. Zresztą, jeżeli chodzi o bo samą spółkę ASECO Polska, tam jest jeszcze wiek, cały czas duża możliwość wypłaty wyższej dywidendy, czyli oni cały czas mogą powiększać tę, tę dywidendę. Ja się nie spodziewam tutaj absolutnie, że za rok na przykład tu będzie powyżej 4 zł, ale poziom 3,50 myślę, że jest spokojnie osiągalny, jeżeli chodzi o ASECO, zwłaszcza patrząc na te ich ostatnie wyniki finansowe, bo zysk netto akcjonariusz jednostki dominującej na to tutaj patrzymy, jeżeli myślimy o dywidendzie. No jest za ostatnie cztery kwartały w okolicach 500 milionów złotych, więc dużo, dużo więcej niż w tym momencie wypłacają na dywidendę. Czyli ten potencjał wzrostu dywidendy wciąż jest, jest można powiedzieć niezagrożony. Spółka cały czas zwiększa swoje przychody. Jeżeli chodzi o wynik netto, o zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, no tutaj był taki pewien problem, że on był mniej więcej na tym, samym, na tym samym poziomie od wielu lat, czyli ta rentowność lekko spadała. Ostatnio to się zaczęło zmieniać i rentowność poszła lekko, lekko do góry. Więc to jest też myślę, że plus, jeżeli chodzi o ASEKO, chociaż te kolejne kwartały już raczej nie będą z takim. Wzrostem tego wyniku netto. Jeżeli chodzi o te wyniki za drugi kwartał 2022 roku, to one były mniej więcej zgodne z tym, co mówili analitycy, czyli co przewidywał konsensus. Przychody plus 1,5%. Zysk netto jednostki dominującej plus 5%, z tym, że ten zysk netto jednostki dominującej znaliśmy wcześniej, ASECO informowało o tym, że to będzie ponad 140 milionów, milionów złotych. Myślę, że wyniki właśnie spodziewane, ale to jest właśnie siła spółki ASECO. ASECO Poland ma. Na 22 rok portfel grupy ma wartość 12,5 miliarda złotych 24% więcej, więcej rok do roku, więc tutaj to jest też myślę, że duży plus no patrząc na ich wyniki finansowe no to też jeżeli chodzi o zysk operacyjny, ten tej non IFRS, na to myślę, że warto, warto patrzeć bo tutaj nie ma jakichś kosztów jednorazowych, kosztów nabycia między innymi a spółka Aseco Grupa, Aseco bardzo często dokonuje jakiegoś różnego rodzaju akwizycji, więc warto właśnie patrzeć na te na te finanse. No i tutaj mamy cały czas wzrosty, mówimy o tym, że ten zysk operacyjny wzrósł o 17% w stosunku do pierwszego półrocza, więc tutaj na ten moment wygląda wszystko bardzo dobrze, a patrząc na prezentację spółki. No to to jest myślę, że jedna z najnudniejszych prezentacji na świecie i znowu to jest duży plus właśnie ze względu na to, że no, możemy przewidzieć, co tutaj się w ASECO dzieje i co się w ASECO będzie działo no, z dużym prawdopodobieństwem, więc tutaj myślę, że to jest ogromny, ogromna zaleta właśnie tej spółki i wiele osób też właśnie ma ASECO, ze względu między innymi na to, że to jest taka spółka, w której zbyt dużo nie powinno nas zaskoczyć. No, i jeżeli chodzi o ASECO, no to też plusem dla mnie jest to, że zdecydowano większość przychodów. Mają w innej walucie niż złotówka. Złotówka w tym momencie no, jest słabą walutą, no, tak naprawdę od wielu lat jest słabą walutą, aczkolwiek tutaj problem jest taki, że nic raczej w tym segmencie się nie zmieni. No i oczywiście ASECO ma koszty w innych walutach, no, ale też dużą część przychodów właśnie ma z, w, innych, w innych walutach. Ten segment ASECO Polska odpowiada za tam około 10%. Więc tutaj z tej perspektywy wygląda to dobrze, że spółka jest też dywersyfikowana pod względem walutowym. Jeżeli chodzi o segmenty, to są przedsiębiorstwa, bankowość, finanse i instytucje publiczne. No i zauważmy, wszystkie segmenty tutaj rosną. To jest na pewno duży, duży plus. No oczywiście przydałaby się trochę, myślę, że kasa z KPO, jeżeli chodzi o, ASECO, o grupę ASECO. Tutaj moim zdaniem ta kasa z KPO jest mocno zagrożona, już ta retoryka ostatnio rządzących jest. Taka, że to w sumie nie są jakieś ważne pieniądze, więc no podejrzewam, że tutaj mogą być pewne problemy. No bo pamiętajmy, że gdyby była kasa z KPO, tam też część tych pieniędzy idzie na y, usprawnienie tej e-administracji, administracji publicznej, właśnie jeżeli chodzi o administrację internetową przez internet, y, elektroniczną. No i tutaj oczywiście Aseco mogło wyliczyć na jakieś kontrakty. No te główne kontrakty ma Aseco, Komarch czasem ma niektóre na różnego rodzaju dla różnego rodzaju instytucji publicznych, więc to by mogło też wspomóc ten segment. No ale na ten moment tych pieniędzy nie ma więc nie ma co, nie ma co gdybać. I tak bez tego spółka bardzo dobrze się rozwija. Zauważmy, średnioroczny wzrost w bankowości finansach, 13% prawie, ostatnie półrocze plus 19%, czyli rosną szybciej niż do tej, do tej pory. To jest duży też plus. Sektor przedsiębiorstw, średni wzrost niecały 19%, oni ostatnio 29%, więc też szybciej. No tylko lekkie spowolnienie w instytucjach publicznych, bo to jest średnioroczny wzrost 20%, teraz jest 17%. No i jak mówiłem, kasa z by tutaj pomogła, ale na ten moment myślę, że nie ma na co na to liczyć. Ważne, że ten sektor instytucji publicznych jest najmniejszym segmentem. Zauważmy, w pierwszym półroczu niecałe 2 miliardy przychodów zrobili, a z przedsiębiorstw 3,5 miliarda, z bankowości finansów 2,7-2,8 miliarda. Więc widzimy, że to jest po prostu najmniejszy, najmniejszy segment. Więc te moc, większe segmenty mocniej rosną i to jest bardzo, bardzo duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. No i portfel zamówień. Portfel zamówień 24. 4% wyższy rok do roku, biorąc pod uwagę kursy zmienne. No tutaj też słaba złotówka można powiedzieć sprzyja, bo w kursach stałych, czyli takich kursach na dzień 19 sierpnia 2021 roku, ten portfel zamówień jest i tak wyższy, ale 11%. No a tutaj jeszcze dochodzą nam różnice kursowe, więc tutaj widzimy, że we wszystkich segmentach tak naprawdę mamy wzrost tego portfela zamówień. To jest informacja na pewno bardzo, 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 bardzo dobra. Jeżeli chodzi o Kolejne kwartały, to Aseco patrzy z optymizmem, ale ostrożnie patrzy na, na drugie, drugie półrocze. Tutaj mówią o tym, że no, portfel zamówień jest wyższy, więc to jest na pewno, na pewno duży plus. No ale też trzeba y, powiedzieć, że może być lekki problem z rentownością, ze wzrostem jakiejś rentowności. O tym już po pierwszym kwartale mówili, i to też jest, myślę, że taki duży kolejny plus, że spółka bardzo często otwarcie dzieli się z tym, że, że jakby kolejne kwartały, mimo tego, że mogą być dobre, to mogą mieć jakieś lekkie, lekkie minusy. No i tutaj też już po wynikach za pierwszy kwartał, pamiętam, w takim wywiadzie jeden z członków zarządów mówił o tym, że może być presja na rentowność otwarcie to przyznawali i dalej to przyznają, że może być ta presja na rentowność, zresztą mówią, nie podejmują się umów, w których rentowność jest trudna do zmierzenia, dotyczy to zwłaszcza sektora, publicznego. Możliwe, że dlatego są mniejsze wzrosty właśnie w tym właśnie w tym segmencie. Na oni są dobrze w tym momencie zdywersyfikowani, także to nie jest jakiś strasznie duży strasznie duży minus. Tutaj jeżeli chodzi o Aseco, to też wiceprezes do spraw finansowych powiedziała, że koszty rosną, to są pod kontrolą, największy udział 80% mają w nich koszty pracy. No, to jest coś na co raczej spółka nie ma wpływu i raczej to dalej będzie rosło, więc to też jest można powiedzieć pewien Znak zapytania, jeżeli chodzi o spółkę, o całą grupę. ASECO. No w każdym razie, y, też takim drugim znakiem zapytania są koszty energii, bo tutaj też poinformowali, że ASECO otrzymało pismo od dostawców energii w sprawie ograniczenia, potencjalnego ograniczenia, y, ograniczenia dostaw. Jest to duży czynnik ryzyka. Mają generator prądu, myślą o zainstalowaniu kolejnych, myślą też o outsourcingu y, zielonej energii, tak jak to widzieliśmy w przypadku cyfrowego, cyfrowego Polsatu. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o ASECO i akcjonariat, no to w tym akcjonariacie. Dużą część ma cyfrowy Polsat 23% cyfrowy Polsat teraz ma nową strategię mocno opartą na zieloną energię, może tutaj będą jakieś korzyści też wynikające dla spółki ASECO. No w każdym razie te problemy tutaj są, ale raczej takie problemy, które mają też wszystkie inne firmy, bo z kosztami wynagrodzeń czy z problemami z energią, no mają wszystkie inne firmy, nie tylko z tego sektora, ale też, też ogólnie inne branże również mają tego typu problemy, więc takich specjalnych problemów w samym Aseco ja osobiście nie widzę i prawdopodobnie jak Aseco poda kolejne wyniki finansowe za kolejny kwartał, ja będę mógł po prostu sobie zgrać to nagranie, które miałem dzisiaj i puścić je i będzie dokładnie pasowało do tego wszystkiego co się dzieje w Aseco i jak mówię, to jest ich myślę, że największy plus, że tutaj zbyt dużo się nie dzieje, a spółka spokojnie, stabilnie cały czas się cały czas się rozwija. Ja tutaj też patrzę trochę przez pryzmat na to, że w spółce prezesem jest Adam Gural jest też akcjonariuszem 10%, prawda, ale to jest i tak ponad pół miliarda złotych jest w tej spółce. Od jest w tej spółce tak naprawdę nic się nie zmienia pod względem, pod względem, właśnie prezesa. Także to też dla mnie jest taka informacja, że raczej nie będzie żadnej zmiany strategii, jeżeli chodzi o spółkę, i to jest myślę, że. Myślę, że duży plus, jeżeli chodzi ogólnie o spółkę ASECO, która jest ultra nudna, ale w jej przypadku to jest zdecydowany plus. Więc skoro teraz mieliśmy spółkę ultra nudną, to przejdziemy do spółki. Też nudnej ta spółka nazywa się Neuka. No i jeżeli chodzi o Neuka, tutaj to też jest plus, że spółka jest nudna, przynajmniej w moim odczuciu. Możecie też napisać w komentarzu, czy uważacie, że to, że spółki typu Aseko, Neuka są takie nudne i raczej przewidywalne, to jest plus czy minus. Dla mnie ogromny plus. Jestem ciekawy, co Ty o tym myślisz, także napisz o tym w komentarzu. A już przechodząc do Neuki. No, to Neuka to jest spółka z branży, z branży farmaceutycznej. Tutaj rozwój rynku aptecznego dla nich jest oczywiście bardzo dużym, bardzo dużym plusem, bardzo dużym też motorem napędowym. No, i jeżeli chodzi o spółkę Neuka. W Ameryce jest taki indeks dywidendowych arystokratów i tam są różnego rodzaju założenia, między innymi że muszą wypłacać przez określony czas dywidendę, ta dywidenda musi być cały czas rosnąca nominalnie, tak, czyli nie może być tak, że jest na przykład 3 zł dywidendy, w następnym roku jest 2.90, ona musi być cały czas rosnąca. No i to jest taki właśnie indeks spółek, które są takie nudne i takie bardzo stabilne. Gdybym miał wybrać jakieś spółki z Polski, które by tam pasowały, no to na pewno Neuka byłaby bardzo bardzo blisko. No oczywiście rynek polski kapitałowy jest dużo młodszy od rynku amerykańskiego, więc żadna spółka nie spełnia wszystkich wymogów, jeżeli chodzi właśnie o tę dywidendowych arystokratów, ale Neuka chyba jest najbliżej zdecydowanie. Tutaj jeżeli chodzi o tę dywidendę ona cały czas jest rosnąca. Od 2006 roku cały czas mamy wzrosty nominalne, jeżeli chodzi o dywidendę. Stopa dywidendy może być tutaj różna, tak? Może być wyższa, niższa, ale nominalnie cały czas mamy, mamy wzrosty. W tym momencie 11,50 ostatnia dywidenda. No i patrząc na ich wynik netto, na ich zysk netto, ostatnio przekazali 50 milionów złotych na dywidendę. No a za ostatnie 4 kwartały ten zysk netto 168 milionów. Więc też jest potencjał do wzrostu dywidendy. Także prawdopodobnie ta dywidenda spokojnie tutaj będzie sobie, sobie rosła. I znowu nie zakładam dywidendy. Nie wiem, rzędu. Y 14-15 zł w kolejnym roku, ale powyżej 12 już tak, myślę, że właśnie między 12, 12 a 13, może trochę ponad 13, tu zobaczymy już jak będzie w kolejnych kwartałach i czy wejdzie pewien przepis, o którym też pewna ustawa, o której Neuka mówi, o niej sobie za chwilę powiemy. W każdym razie, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe spółki Neuka, one są po prostu dobre. Mamy 2,6 miliarda złotych przychodów w drugim kwartale i prawie 41 milionów złotych zysku, zysku netto, więc to jest myślę, że wyniki całkiem satysfakcjonujące, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. Biorąc pod uwagę konsensus, to zauważmy, że tutaj zysk netto, jednostki dominującej, no był. Był wyż, znaczy był niższy niż, niż te zapowiedzi analityków i oto 23, 23%, więc można powiedzieć, że lekki zawód właśnie był z tym zyskiem netto jednostki dominującej, aczkolwiek ja raczej nie patrzę na to tak, tak negatywnie, jeżeli chodzi o ten wynik netto przychody mniej więcej, mniej więcej na zero w stosunku do tego, co, co zakładali analitycy. Patrząc na Neukę już po pierwszym kwartale, oni mówili, że zakładają dalszy wzrost marży brutto na sprzedaży. No i jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, no to ta marża brutto, rentowność sprzedaży brutto wyniosła w tym czasie 11,4%. No i można już sprawdzić, jak to teraz wygląda, i tu jest taki pewien minus, no bo wcześniej było 11,4% no i jeżeli chodzi o ten drugi kwartał, tutaj skorygowane widzimy, że rentowność brutto jest na poziomie 10,8 niecałe 10,8, no czyli tutaj mówimy, mówimy o tym, że czy to bez zdarzeń jednorazowych czy to ze zdarzeniami jednorazowymi jednak ta rentowność brutta jest lekko niższa, to nie jest absolutnie żaden czynnik do tego, żeby panikować w nełce, aczkolwiek widzimy, że no, to się na razie nie spełnia co oni mówili wcześniej, czyli że chcą dalszy wzrost marży, marży brutto, aczkolwiek to też no, pamiętajmy o jednej rzeczy, to jest krótki okres, jeden, jeden kwartał, tak? No, nam się wydaje, że trzy miesiące no, to jednak jest e, długi czas, ale biorąc pod uwagę no, działalność spółki, jeden kwartał to jest naprawdę mało, więc ten e, marżę brutto raczej ja bym patrzył rok do roku tutaj i na koniec roku dopiero myślał o tym, e, jak to będzie, jeżeli chodzi o tę marżę brutto. No oczywiście, kwartalnie też można śledzić to, ale nie przywiązywałbym się jakoś bardzo, bardzo mocno do, e, do tego. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, yy, sprawa o której mówiłem, czyli o ustawie. Nowelizacja ustawy refundacyjnej, no i tutaj ma być wejście w życie nowych przepisów, oczekiwane od 1 stycznia 2023 roku. No i tutaj mówimy o tym, że ministerstwo prowadzi pracę nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, zakładającej m.in. wzrost marży hurtowej o 1%. I to jest, myślę, że duży, no to byłby duży plus. W ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana. No i to byłoby na pewno, Coś pozytywnego dla spółki neuka, i myślę, że w dobie tego, że wszystko rośnie, to znaczy koszty im bardzo mocno rosną, tak jak wszystkim spółkom koszty rosną, no to by było coś bardzo pozytywnego. Pamiętajmy o tym, że ten rynek apteczny, rynek odnośnie leków jest bardzo mocno regulowany, więc tutaj to też nie jest tak, że neuka może sobie wprowadzać ceny jakie tylko chce. No to jest pewien w pewnym sensie minus, właśnie w momentach, kiedy rośnie ta presja kosztowa, no ale z drugiej strony, jeżeli Tutaj mamy czasy, w których te koszty są niskie, no to to jest dla nich też, to wtedy dla nich to jest duży, duży plus. No teraz się takie zbliżają czasy, w których dla nich to będzie jednak pewien minus, więc też na to myślę, że warto zwrócić uwagę. No i myślą, że wyjdą w życie przepisy od początku 2023 roku. Z tym, że ja tutaj odnośnie polityki zawsze jestem tak troszeczkę sceptycznie nastawiony. To znaczy, no można powiedzieć, że jestem tak trochę jak taki, to był chyba niewierny Tomasz. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Też trochę nauczony tym, co było wcześniej. Ja pamiętam, chyba od 2020 roku już się mówi o tym, że ustawa antywiatrakowa ma być zniesiona, to znaczy ma być zmieniona. I już w 2020, ja pamiętam mówić, że już będzie zaraz nowelizacja, za kilka tygodni wprowadzamy. No mamy 22. rok, połowę 22. roku. Wciąż się mówi, że ona już ma być zaraz wprowadzona, a wciąż jej nie ma. To znaczy jest, ale w zamrażarce sejmowej, więc no tutaj ja bym uważał zawsze z tymi zapowiedziami odnośnie tego, że liczymy na coś, jeżeli chodzi o politykę. Tak samo pamiętam, było z pieniędzmi z KPO. Tam ja już chyba pół roku temu to już ta Ursula von der Leyen już w walizki pakowała te pieniądze, już do nas, do nas jechała. Nie wiem, czy się na pociąg spóźniła, czy co, ale tych pieniędzy dalej nie ma. No i teraz się okazuje, że może ich w ogóle nie będzie, więc no tutaj ja z tymi zapowiedziami odnośnie jakichś konkretnych ustaw i jestem zawsze sceptycznie, na, sceptycznie nastawiony. O ile liczę na biznesy, liczę na to, że ludzie, którzy stoją za jakimiś biznesami będą dobrze tym zarządzać, no to z tym liczeniem na polityków ja bym jednak był bardzo, bardzo ostrożny. Więc to jest dla mnie bardzo istotne, czy ta ustawa wejdzie, no i oczywiście dla Neuki to jest bardzo istotne. Więc gdybym miał wskazywać jakieś minusy, albo inaczej, znaki zapytania, no to to jest ten znak, ten znak zapytania. Jeżeli chodzi o rynek apteczny w Polsce, to zauważmy, że neuka cały czas te udziały są w okolicach 31% i to od wielu, od wielu ostatnich lat. Ostatnio nawet trochę się zwiększyły od tego 2020 roku. Zresztą można też zobaczyć, że tutaj jest pewna sezonowość, bo wartość rynku aptecznego. W pierwszym kwartale zazwyczaj jest większa niż w Przyznam, że nie wiem do końca z czego to wynika. Czy taki czas, w którym ludzie chorują, czy o co tutaj chodzi? Możesz też dać znać w komentarzu, jeżeli, jeżeli wiesz, czemu to tak jest, że zazwyczaj ten pierwszy kwartał jest. Dużo dużo mocniejszy pod względem wartości rynku aptecznego. Nie wiem, może ludzie sobie jakieś postanowienia robią, że będą się badać, no i przez to, przez to jakieś tam tabletki sobie kupują. Przyznam, że nie wiem. W każdym razie, patrząc na neukę, ten rynek, no jednak cały czas lekko się zwiększa. Tu mamy taki leciutki trend wzrostowy i to jest duży plus. A nełka cały czas ma mniej więcej te same udziały w rynku, więc nominalnie ich wartość rośnie. Więc to jest też myślę, że bardzo duży plus. I jest w końcu stabilizacja tempa zamykania. Zamykania aptek niezależnych, no bo tutaj, jeżeli chodzi o Neuka, oni mają bardzo duży udział w tych aptek rynku niezależnym. Rynku sieciowym mniejszy, więc ten rynek niezależny też jest dla nich, myślę, że bardzo istotny. A do tej pory. No była sytuacja, w której te małe apteki się zawieszały albo zamykały. Tam się zmieniła ustawa apteczna w 2017 chyba, chyba roku. No i teraz widzimy, że już tak źle nie jest. 21 kwartał, pierwsze półrocze 2022 roku, bardzo dobre. No już ten 20 i 21 rok były dużo lepsze niż te lata wcześniejsze, więc to jest pewien, pewien plus, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę. Patrząc na te wyniki finansowe, cały czas mamy wzrosty bez zdarzeń jednorazowych plus 20% prawie e, rok do roku. W samym drugim kwartalem to jest plus 11 plus 11%, więc cały czas jest na dobrym poziomie. Ta rentowność też cały czas jest na dobrym poziomie, no ale umówmy się, to jest właśnie ten troszeczkę problem. Neuka nie może jakoś mocno zmieniać tych, e, tych cen. Jak mówię, to jest rynek regulowany, więc liczymy na tę, e, na tę ustawę i na to myślę, że e, na to myślę, że warto, e, warto tutaj zwracać, e, zwracać uwagę. jeszcze jedną rzecz, którą chciałem pokazać, to jest właśnie ten udziały w rynku, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o neukę, nie wiem, czy teraz to znajdę, tak, udziały rynkowe w, szczegół, w poszczególnych segmentach rynku, zauważmy, że te apteki niezależne, oni tam mają prawie 40-40%, w sieciówkach mają 20, 25 więc tutaj ten rynek aptek niezależnych, to, że właśnie one już się mniej zamykają, jest na pewno dla nich bardzo, bardzo, bardzo korzystny. Jeżeli chodzi o spółkę, to pamiętajmy też, że tutaj w dużej mierze, jeżeli chodzi o, o Neuka, no to oni są też producentem farmaceutycznym. Tutaj między innymi Synoptis Pharma, która należy do właśnie grupy Neuka, ostatnio notuje naprawdę bardzo, bardzo fajne wyniki. Oni cały czas, się, cały czas się zwiększają, jeżeli chodzi właśnie o ten wzrost. Tej, tej spółki, no to jest naprawdę imponujący, biorąc pod uwagę wzrosty, wzrosty innych firm, tutaj też teraz może tutaj to, to poszukam, zauważmy Synoptis, jeżeli chodzi o top 20 koncernów, no to mamy wzrost sprzedaży tutaj procentowy Plus 27%, więc naprawdę bardzo, bardzo potężne. Oczywiście oni nie są jakimś pierwszym, drugim czy trzecim podmiotem na, na rynku, aczkolwiek widzimy, że ten wzrost sprzedaży naprawdę bardzo, bardzo obiecujący, więc to też jest myślę, że duży, duży plus, jeżeli chodzi o taką przyszłość spółki, więc nawet jeżeli ta rentowność będzie się zmniejszała. No to jednak mamy do czynienia z tym, że jest tutaj duży rozwój w poszczególnych w poszczególnych firmach w całej spółce. No, a jeżeli chodzi o naukę, spodziewają się w 23 roku sprzedaży na poziomie okolic 10 miliardów złotych, kolejne przejęcia możliwe jeszcze w 2022 roku, jak sobie zobaczymy. Rocznie jak to wyglądało. W 2021 no, zbliżyli, się do, zbliżyli się do tych 10 miliardów, 9,8 miliarda. Jeżeli nic się strasznego nie stanie, to prawdopodobnie te 10 miliardów spokojnie, spokojnie teraz przekroczą, więc to będzie myślę, że myślę, że duży plus jeżeli chodzi o skali przejęć planuję poinformować w dwóch, w najbliższych dwóch, dwóch kwartałach nie spodziewałem się, żeby te wydatki czy to rozwojowe, czy to na przejęcia były jakieś inne od tego, co było wcześniej no i to jest jak mówię, dla mnie duży plus że ta spółka jest mocno, mocno przewidywalna, no i też prezes pytany o planowaną nowelizację ustawy refundacyjnej, m.in. wzrost marży hurtowej 1 punkt procentowy zarząd spodziewa się głosowań w sejmu nad ustawą do końca roku, wejście w jej w życie na początku, na początku przyszłego. Jak to się może zmienić? No pamiętajmy, spodziewamy się sprzedaży powyżej 10 miliardów, 30% to leki refundowane, więc 1% wzrost marży należy odnieść do tych ponad 3 miliardów złotych, z których spodziewamy się w przyszłym roku. Czyli to są naprawdę potężne pieniądze, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o właśnie neukę, bo my tutaj mówimy, 1% punkt procentowy co to jest, no ale jeżeli odniesiemy to właśnie do tych 3 miliardów, no to naprawdę to jest coś, coś bardzo, kwota robi się bardzo duża. Więc neuka kolejna spółka z tych nudnych, w moim odczuciu pozytywnych. Na to jest akurat, że jest nudną spółką. Jeszcze raz mówię, daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz. Czy spodziewam się tu jakichś, jakichś dziwnych rzeczy? Raczej nie, i to jest zdecydowanie plus, jeżeli chodzi o spółkę. Myślę, że no, biorąc pod uwagę dalszą, yy, dalszą sprzedaż. Jeżeli chodzi o Neukę, nawet te 11 miliardów może być osiągnięte, aczkolwiek tutaj też nie jestem takim optymistą, że na pewno musi być przekroczone te 11 miliardów. Mówią, że celują w 10 miliardów. To dla mnie jest absolutny taki must-have, żeby te 10 miliardów przekroczyć. No i też dzięki temu dywidenda może być trochę większa, ale na pewno czekam na tę ustawę. To myślę, że jest coś kluczowego, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Neuka. No i jeszcze trzecia spółka. O której dzisiaj chcę powiedzieć, i to już nie jest spółka nudna. Myślę, że spółka trochę niezrozumiana przez inwestorów. Spółka też jakoś nie jest łatwo do analizy, bo to jest struktura holdingowa. Tam też, też często ten zysk jednostkowy z skonsolidowanym się mocno różni. No tutaj bardziej patrzymy oczywiście na zysk skonsolidowany, zwłaszcza teraz. Mówię tutaj o spółce, która też nie jest spółką polską. Jest na giełdzie polskiej, ale ona głównie tutaj na południu. Od Polski działa, no i to jest spółka Eurohold. Eurohold Bułgaria to jest holding energetyczno-ubezpieczeniowy. No i znowu nie mamy raczej z czym porównać tej spółki na polskiej giełdzie, po prostu ze względu na to, że nie ma chyba takich spółek, które mają tego typu działalności. Oczywiście jest PZU, która ma działalność ubezpieczeniową, są spółki z działalności energetycznej, ale razem raczej, raczej nie. No i to jest największa pod względem przychodów niepaństwowa grupa notowania na bułgarskiej giełdzie, ale też, też tutaj jest notowana na giełdzie polskiej. Jeżeli chodzi o Eurohold, oni się mocno zmienili, to znaczy weszli w ten segment energetyczny. No i można powiedzieć, że timing mieli niemalże idealny, bo ten segment energetyczny w tym momencie, no jest bardzo istotny, biorąc pod uwagę ten kryzys energetyczny, którym mamy na całym, na całym świecie tak naprawdę. Oni przejmowali aktywa od grupy CES. Też myślę, że grupę, którą niektórzy inwestorzy kojarzą. No i e, biznes finansowy Euroholdu podwoił się po przejęciu aktywów, aktywów energetycznych CES-u na dystrybucję i dostawy energii, energii elektrycznej tutaj mówimy o tym, że to jest temat bardzo świeży, bo to się zakończyło tak naprawdę to całe przejęcie w 2022 roku, w czerwcu 2022 roku. Nabyte spółki obsługują prawie 3 miliony klientów w Bułgarii, zatrudniają ponad tysiące pracowników. Dzięki temu Eurohold podwoił liczbę pracowników obsługiwanych klientów w całej grupie. Oczywiście oni też działali między innymi na Ukrainie, ale to nie było jakieś duża, duża, część, jeżeli chodzi o ich, jeżeli chodzi o ich przychody. No, i co tutaj się dzieje? Można powiedzieć, że spółka CES bardzo mocno się zmieniła. Jeżeli chodzi o ich wyniki finansowe, zauważmy, że jeszcze do niedawna oni robili 3 miliardy złotych przychodów rocznie. I to też tutaj znowu mówimy o tym, że głównie oni zarabiają w innych walutach, w różnych tutaj walutach, m.in. lew bułgarski. Ale tutaj ta dywersyfikacja walutowa też jest. 3 miliardy, 3,5 miliarda. Rocznie zarabiali pod względem przychodów, na ostatni kwartał to jest 3,5 miliarda, a wcześniej nawet ponad 4 miliardy kwartalnie. Więc zauważmy, jaki tu jest ogromny skok. Po przejęciu, po tutaj też tym, że musieli się zadłużyć po to, znaczy zadłużyć, no wziąć kredyt na to właśnie, żeby przejąć te aktywa Cezu, więc to też na to warto zwracać uwagę, jak to będzie, jeżeli chodzi o tę działalność operacyjną, jak to będzie, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, no bo spółka wzięła kredyt, więc jest trochę więcej, mocniej zadłużona. Zresztą patrząc na te jej zadłużenie, no to widzimy, że bardzo mocno urosło i tutaj to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, no, chociażby zadłużenie ogólne 0,3 przed tą transakcją, 0,4 teraz 0,9. Więc tutaj na to warto zwracać, zwracać uwagę i to zdecydowanie na to czy należy zwracać uwagę. Zadłużenie finansowe netto w stosunku do EBITDY to jest na poziomie 2-3 mniej więcej ostatnio, ze względu na to, że bardzo dobrze zarabiają dzięki temu biznesowi energetycznemu. Aczkolwiek warto na to zwracać uwagę, jeżeli tak mówimy o jakichś potencjalnych minusach, jeżeli chodzi o eurohold albo bardziej znaka zapytania, no bo to zadłużenie finansowe netto w stosunku do EBITDY, czyli to trochę narażone na finansowanie, finansowe netto, czyli to takie narażone na zmiany stóp procentowych, nie jest jakieś strasznie duże w tym momencie ze względu po prostu na to, że spółka, że spółka zarabia. Zauważmy, że kwartalnie ostatnio 77 milionów zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej, 80 milionów wcześniej, czyli o wiele, o wiele więcej niż przed tą transakcją. Oczywiście ten biznes energetyczny tutaj też bardzo mocno się do tego, się do tego przyczynił. No i jeżeli chodzi o Eurohold Bułgaria, no to mówimy, że EBITDA wzrosła kilkunastokrotnie do 87 milionów euro. Segment energetyczny prawie 70 milionów EBITDA, 840 milionów euro przychodu, jeżeli chodzi o całe półrocze. To jest najlepsze wyniki półroczne w historii, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Eurohold. Więc tutaj myślę, że to jest na pewno duży, duży plus. No i tutaj mówimy o tym, że. Bardzo mocno właśnie przyczyniło się do tego te aktywa energetyczne, które kupili od Cezu za 500 milionów euro. No i jak mówiłem, musieli się tutaj zadłużyć do tego, ale segment Eurohold, tutaj mówimy, że to jest też właśnie działalność energetyczna i ten segment odpowiada za ponad połowę przychodów 70% EBITDY. Więc na ten moment wydaje się, że idealnie się w z tym czasem wpasowali właśnie w. W obecną, obecną sytuację. No, oczywiście do wzrostu też działalność ubezpieczeniowa się przyczyniła. Wolumen składki wzrósł w ciągu roku o 73%, 453 miliony euro. Zresztą możemy sobie to zobaczyć. Że jeżeli chodzi o tę składkę przypisaną brutto, no to zauważmy, że ona rośnie 72,7%. Segment energetyczny 1,6 miliarda, to jest wszystko w walucie BGN, to jest lew bułgarski, 2,40 w tym momencie, zauważmy. Że tak, w skali roku też ten lew yy, bułgarski jest, jest coraz droższy. No to też pokazuje, że nasza waluta nie cieszy się jakimś mocnym zaufaniem. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o te przychody za pierwsze półrocze, no to segment energetyczny bardzo mocno tutaj się przyczynił do tego, EBITDA też bardzo mocno na, bardzo mocno na, na plusie, więc widzimy, że ten yy, zysk netto za całe pierwsze półrocze też na dobrym też na, na bardzo dobrym poziomie, więc tutaj, patrząc z perspektywy czysto finansowej, czysto wyników skonsolidowanych, jest wszystko naprawdę bardzo dobrze i kolejne kwartały raczej będą podobne. To znaczy, nie widzę jakiejś takiej możliwości mocnej, mocnej zmiany, jeżeli chodzi właśnie o Eurohold. Oni zmienili trochę tę strukturę, bo mówimy o tym, że Eurohold w tym momencie to jest segment ubezpieczeniowy i ten energetyczny, a zbyli aktywa m.in. z branży motoryzacyjnej, Leasingowej, czyli tutaj mówimy o tym, że teraz skupiają się na tych dwóch kluczowych, kluczowych segmentach. Też jeszcze pozostaje spółka Eurofinance specjalizująca się w inwestycjach i usługach maklerskich, ale głównie mówimy o tych dwóch, dwóch segmentach. No, struktura holdingowa nigdy nie jest taka bardzo prosta do analizy, może to trochę odstrasza inwestorów. Mówimy o tym, że mimo tego, co się obecnie dzieje na świecie, Eurohold. Pokazał rekordowe wyniki, oczywiście ze względu na to duże przejęcie, o którym mówiliśmy tych spółek energetycznych. Przez ostatnie półtora roku no, udowodnili, że wybrali właściwy kierunek, y, strategię. No i tutaj mówimy o tym, że pokazują swoje mocne strony dziś, w czasie wysokiej niepewności gospodarczej. Te dane dają nam pewność, że możemy osiągnąć dobre wyniki, nawet w przypadku kryzysu gospodarczego. No, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, no to jednak segment energetyczny tutaj ten kryzys y, nie zostanie, znaczy ten y, segment energetyczny nie zostanie dotknięty tym kryzysem, a bardziej mówimy o tym, że to jest coś, co teraz jest w cenie. Więc Eurohold do. Dobrze się tutaj wstrzelił z tym właśnie przejęciem tych aktywów energetycznych. No, pytanie, jak to będzie z tym zadłużeniem? Czy będą dalej tyle samo zarabiali co wcześniej? Bo to jest bardzo istotne, no bo tutaj spółka mocno zadłużona, no jednak wyniki finansowe kosmiczne w stosunku do tego, co było rok czy dwa, dwa lata temu. Kurs w tym momencie bardzo nisko, na poziomie 5,40. Zresztą widzimy, że takie bardzo mocne, bardzo mocne spadki były i od praktycznie pół roku cały czas jesteśmy w okolicach 6 no tutaj spółka bardzo tania wskaźnikowo, może jakaś dywidenda tutaj by pomogła gdyby, gdyby była, wcześniej tutaj spółka wypłacała 2-3 grosze tej dywidendy no też w strukturze holdingowej trochę inaczej właśnie często jest możliwość w ogóle wypłaty tej dywidendy, więc pytanie czy Eurohold będzie w stanie wypłacić jakąś wyższą dywidendę, na to też trzeba sobie odpowiedzieć, no w każdym razie w tym momencie obserwujemy tutaj na pewno za dużo czy będzie spadało oczywiście w stosunku do tego co zarabiają, no i jak będzie dalej ten biznes energetyczny szedł, czy dalej będą pokazywali takie dobre wyniki. W moim odczuciu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej te dobre wyniki właśnie z tego segmentu pokazywali. No i to jest wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Napisz mi właśnie w komentarzu, co ty sądzisz o, dziś, o dzisiejszych spółkach Euroholdzie, Neuce, no i też o ASECO, jak ty patrzysz na te, na te spółki, też czy jakoś może masz w portfelu. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję standardowo. Życzę samych zysków, cześć, trzymaj się.